Drodzy, jak już mówiłem, obróciłem wszystkie deski pionowo, czy na sztorc, pomalowałem brzegi, które też będą ciężko dostępne. Wprawdzie teoretycznie można je będzie domalować i konserwować tym olejem już po założeniu, ale na pewno będzie to utrudnione. W tym momencie jest to bardzo, bardzo wygodne. Chcę też Państwu powiedzieć na temat oleju, bo to jest też, myślę, że bardzo ważna, zasadnicza rzecz. Mianowicie wiele firm sugeruje różnego rodzaju środki na naturalne drzewo, ale wiele z tych środków do konserwacji jest opartych na bazie mini, lakieru, etc. i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja uważam, że najtrwalszym środkiem do konserwacji drzewa jest właśnie olej do tego przystosowany. Tych olejów na rynku jest mnóstwo, są lepszej jakości, gorszej. To już trzeba pytać sprzedawców. Na pewno powiem jedno, jeżeli ktoś pomaluje deskę zwykłym lakierem albo jakimś środkiem na bazie, opartym na bazie lakieru, to po wyschnięciu tego środka nie ma sensu malowania tych desek w następnym roku olejem, bo po prostu ten olej nie będzie w stanie już wsiąknąć w to, powiedzmy w cudzysłowie, zakonserwowane drzewo. Natomiast wiem z doświadczenia i widziałem to u znajomych, że wymalowanie desek właśnie takim lakierem ala olejem, nazwijmy to ala olejem, nic nie daje, a po roku, po dwóch, a po trzech to już bankowo zaczyna się to uszczyć z drzewa. Z tych desek schodzić płatami i ten czas jest mały problem, bo praktycznie takie deski nadają się do całkowitego czyszczenia, a ze względu na te rowki, które mamy, ten gruby czy cienki ryfel, jest to dosyć, dosyć uciążliwe i na pewno utrudnione. Także polecam, zachęcam do tego, abyście korzystali bezpośrednio na drzewo, naturalne drzewo, wyschnięte drzewo, bezpośrednio olej, bo on gwarantuje najlepsze zabezpieczenie na długie lata drzewa przed różnego rodzaju warunkami atmosferycznymi, tym bardziej, że większość starasów, które mamy, to są tarasy na wolnym powietrzu, narażone na warunki atmosferyczne, które, jak wiemy, w Polsce są bardzo zmienne, bardzo dużo deszczu. I dlatego olej, mam przekonanie i jestem wręcz pewien na 100%, jest najlepszym rozwiązaniem. To tyle, pozdrawiam. Dalsza część już niebawem.